Gospodarstwo państwa Małgorzaty i Grzegorza Oparków w Lubiewicach w powiecie tucholskim. Pozornie, jak wiele innych, jest jednak niezwykłe. To jedno z gospodarstw opiekuńczych, które funkcjonują w województwie kujawsko-pomorskim. Doskonały przykład na to, że znaczenie rolnictwa nie musi ograniczać się tylko do jego funkcji produkcyjnej, a rola procesu produkcji nie sprowadza się jedynie do wytwarzania żywności. Niewielkie gospodarstwo, 19-hektarowe, w tym 13 hektarów lasu, co ogranicza nas jednak uprawowo, i dlatego alternatywa właśnie wzięcia udziału w tej zielonej opiece, w tym programie. Trzeba było dostosować troszeczkę wnętrze domu, odpowiednie drzwi, szerokości drzwi. Trochę utwardziliśmy również teren wokół domu, żeby stał się taki przyjazny dla ludzi starszych. Gdy podopieczni przyjeżdżają, to przygotowujemy wspólny posiłek. Po skończeniu zajmujemy się różnymi zajęciami, w zależności od potrzeb i natchnienia, jaki mamy w dany dzień. Są to rękodzieła, jest to spacer, jest to czytanie książek, jest to również opowiadanie o tym, co nas spotkało poprzedniego dnia. Staramy się aktywizować również podopiecznych do ruchu, do gier pamięciowych. Piątek to już tak się nie możemy doczekać, kiedy wrócimy do pani Gosi. Po prostu tęsknią nam za naszym towarzystwem po prostu tutaj. Zajęcia odbywają się na bazie gospodarstwa rolnego, ale nie tylko. Żeby uatrakcyjnić pobyty, opiekunowie wyjeżdżają ze swoimi podopiecznymi poza teren. Proszę państwa, dużo osób nie widziało najbliższego otoczenia. Wcześniej tylko i wyłącznie była praca zawodowa. Oni nigdzie nie wyjeżdżali, a jest tyle pięknych miejsc w naszych Borach Tucholskich i to dzięki tym opiekunom, którzy zabierają ich w te cudowne miejsca, oni mogą to wszystko zobaczyć, są wtedy przeszczęśliwi. Zielona opieka, czyli rolnictwo społeczne, może być nową perspektywą dla gospodarstw rolnych. Gospodarstwo opiekuńcze łączy usługi opieki dziennej lub długoterminowej z elementami produkcji rolnej i hodowli. W powiecie tucholskim jest bardzo dużo gospodarstw agroturystycznych i tak naprawdę od nich wszystko się zaczęło. Sezon turystyczny krótko trwa, od maja do września, a my chcieliśmy dla tych gospodarstw, żeby miały dodatkowe źródło dochodu, żeby ten turnus wydłużył im się o cały rok, więc do nich skierowaliśmy tą właśnie ofertę Zielona Opieka, Gospodarstwo Opiekuńcze, czyli pobyt dzienny dla seniorów. Prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego przynosi zyski, ale nie to dla gospodarzy jest najważniejsze. Otrzymują o wiele więcej. W programie biorą udział osoby starsze, niepełnosprawne, ale również takie, które potrzebują towarzystwa, zwyczajnego towarzystwa, drugiego człowieka, bo oprócz tych rzeczy, które robimy, czyli rękodzieła czy wspólnego gotowania, właśnie najważniejsza jest chyba rozmowa z drugim człowiekiem. Czerpiemy jedna od drugiej z tego, co potrafimy. Jedna pani tutaj bardzo jest rozwinięta manualnie w robieniu różnych ozdób. Druga pani tam potrafi na przykład przesmaczne pączki. Trzecia pięknie czyta, także czyta nam wszystkim. Dzieci, one na przykład moje, obserwują to, co się tutaj dzieje, nie mają dziadków, a jednak mogą przebywać właśnie z ludźmi starszymi, gdzie taki mój najmłodszy syn na przykład potrafi podejść do pani Marysi, podać rękę, poprowadzić ją gdzieś, gdy taka potrzeba zaistnieje. Czy również pyta się, czy jest pan Mundek, bo by chciał z nim zagrać w szachy. Gospodarstwa opiekuńcze mogą być odpowiedzią na potrzeby rolników oraz jednocześnie osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób z demencją i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najczęściej działają na zasadzie dziennych ośrodków opieki, pobytu, terapii lub aktywności włączającej. Gospodarstwa rolne wraz z całym swoim wyposażeniem, rytuałami, obowiązkami, zwierzętami i naturalnym otoczeniem mogą stać się idealnym miejscem wypoczynku, terapii oraz integracji. W ten sposób ich istnienie na nowo nabiera realnego sensu ekonomicznego i społecznego. Ci, którzy korzystają z ich oferty, nierzadko mówią o tym, jak dzięki nim zmieniło się ich życie. Oczywiście na lepsze. Jest bardzo przyjemnie.
zawsze się porozmawia, a w domu nie ma tak z kim. No jest córka, no ale zawsze między ludźmi się jest. Męża nie mam, już jestem wdową, no to dla mnie to jest naprawdę. Jesteśmy razem, zawsze można porozmawiać, pośmiać się i no i naprawdę miło. Spędzamy miły czas, wesoło nam tutaj, przyjemnie, różne rzeczy robimy. I przyjemne, nawet się uczymy, bo niektórych rzeczy żeśmy nie umieli robić. Także dużo rzeczy się nauczyliśmy. Przeszłam na emeryturę, nudziłabym się, to po jedno. Chociaż mam tam ogródek w domu też, ale jednak tu w towarzystwie jest inaczej. Bo tak samemu w domu przebywać to jest no, smutno i nieraz się tęskni do towarzystwa po prostu. Gminy zapewniają opiekę dzisiaj dla dzieci, dla maluchów, żłobki, przedszkola, dla dzieci małych, szkoły, a nie ma opieki dla właśnie osób po 60, po 65, a nawet i osób starszych. Pierwsze doświadczenia, które tutaj zdarzyły się w naszej gminie, mówią nam, że jest to bardzo potrzebne. Mieszkańcy, którzy uczestniczą w zajęciach, w codziennym spotykaniu się, chwalą i z biegiem czasu, kiedy istnieje ta zielona opieka, kiedy te osoby się spotykają, coraz bardziej są przekonane, że to jest potrzebne. Osoby, które przebywają w tych domach i które spotykają się na co dzień, one po prostu lepiej funkcjonują, one lepiej się czują. Ważne jest to, że nie są to warunki szpitalne. Są to warunki właśnie takie, w których my chcielibyśmy spędzać i spędzamy swój wolny czas. I również dla osób starszych są one po prostu bardzo, bardzo korzystne. W Polsce idea gospodarstw opiekuńczych jest pioniersko wdrażana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z lokalną grupą działania Bory Tucholskie w ramach projektu Zielona Opieka – Gospodarstwa Opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwszy pomysł to były gospodarstwa agroturystyczne w Borach Tucholskich. Jest bardzo dużo gospodarstw tego typu w Borach. One mają okresowe takie kłopoty z gośćmi, którzy zwykle przyjeżdżają latem, może jakieś weekendy dłuższe, a w ciągu roku nie za bardzo. W związku z tym do nich najpierw zwróciliśmy się, zaproponowaliśmy współpracę. Wiele gospodarstw odpowiedziało, właściwie z nami rozmawia od tego 2012-2013 roku 20-30 gospodarstw agroturystycznych. Potem dołączyły inne. Niektóre z nich się zdecydowały i staraliśmy się w bardzo systematyczny sposób to dalej budować. Czyli najpierw kurs opiekuna osoby starszej niepełnosprawnej. Przyszło 20 osób, później jeszcze dodatkowych kilkanaście osób. Dzisiaj myślę, że mamy w województwie około 40 właścicieli lub domowników gospodarstw rolnych, które mają profesjonalny kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej i dalej się rozwijają. Jak to w przypadku wielu innowacji społecznych bywa, o ile w naszym kraju jesteśmy świadkami pierwszych prób wdrażania idei, o tyle w wielu krajach Europy Zachodniej funkcjonuje ona z powodzeniem już od ponad 20 lat. Pierwsze tego typu gospodarstwa pojawiły się w Europie w połowie lat 90. XX wieku w Holandii. Na fali poszukiwania alternatywnych modeli opieki zdrowotnej, przede wszystkim obejmującej osoby chore psychicznie. Zakładali je nie rolnicy, ale m.in. specjaliści w dziedzinie psychiatrii. W przestrzeni gospodarstwa rolnego powstawały wspólnoty ludzi razem żyjących i pracujących, bez sztywnego podziału na lekarzy i pacjentów. Za tymi pionierskimi inicjatywami zazwyczaj stał szczególny system wartości ich założycieli. Wielu z nich było zwolennikami antropozofii, szkoły duchowej zapoczątkowanej przez austriackiego filozofa Rudolfa Steinera. W myśli jej postulatów na człowieka trzeba patrzeć całościowo, jako składającego się zarówno z ducha, jak i materii. Zaburzenia nie czynią jednostki gorszą, należy dostrzegać w nich raczej potencjał niż deficyt. Obecnie gospodarstwa opiekuńcze działają także na przykład w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Nazywane są różnie social farming, farming for health czy care farming, ale wszystkim przyświecają te same cele. Przynoszą także podobne efekty. Rozpoczęcie tej opieki to jest kwestia dotarcia do samych potrzebujących, bo dla wszystkich to wydawało się dziwne. Dlaczego w gospodarstwie rolnym nagle ma trafiać, kiedy polski model to jest opiekunka kierowane przez ośrodek pomocy społecznej do kilku osób w ciągu dnia,
musi objechać 3, 4, 5 osób, ma posprzątać, zrobić zakupy, może jakieś inne tam czynności w domu wykonać, ale zwykle jest propozycja, niech pani wypije ze mną herbatę, ale na to już nie ma czasu, bo mam jeszcze pozostałe 4 osoby, a w gospodarstwie opiekuńczym odwracamy tą zależność. Jeden opiekun plus wolontariusze, bo różnych wolontariuszy mamy, opiekuje się kilkoma osobami starszymi. Tak naprawdę mówimy tutaj jeszcze, co ważne, nie mówimy jeszcze o sytuacji pomocy osobom leżącym, takim, z którymi mamy do czynienia w domach pomocy społecznej, które rzeczywiście wymagają takiego całodobowego wsparcia. Tutaj mówimy o opiece dziennej, o sytuacji, w której zaczyna się ta niesamodzielność osób starszych, kiedy stwierdzamy, że już niekoniecznie możemy pozostawić osobę starszą samodzielnie na cały dzień. I wtedy jest dylemat w rodzinach zwykle, czy któryś z nas zrezygnuje z pracy, bo trzeba się opiekować mamą, teściową i tak dalej. I nie trzeba rezygnować z pracy i nie trzeba też wysyłać od razu do domu pomocy społecznej, to jest oczywiste. W związku z tym jest taka formuła, w której czujemy się bezpiecznie jako rodzina, kiedy my to nazywamy najprościej przedszkole dla starszaków. Szerzenie idei gospodarstw opiekuńczych w Polsce jest ogromnym wyzwaniem, które wiąże się z koniecznością poszukiwania odpowiednich form prawnych i organizacyjnych dla tego typu podmiotów, potrzebą określenia źródeł ich finansowania oraz sposobu działania. Warto śledzić rozwój tej innowacji w Polsce i jej kibicować, ponieważ ze względu na szczególnie wysoki odsetek osób wciąż zatrudnionych w sektorze rolniczym, a z drugiej strony starzenie się społeczeństwa, może stać się realnym sposobem na wyrównywanie szans wielu grup społecznych jednocześnie.